Hejka, Alex Blackross, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Syberii. Ostatnio podążaliśmy za Momo przez piękne krajobrazy i teraz będziemy próbowali iść dalej. Moje gardło jak na razie czuje się dobrze, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się całkiem sporo podgonić. Pozwólcie, że też opowiem wam, co zrobiły moje piękne, wspaniałe króliczki. Otóż w nocy musiały sobie odsunąć kratkę, która blokuje ich dostęp do mojego komputera i nie dość, że przegryzły mi kabel z klawiatury. To chyba jest zepsute. Ktoś musi mi pomóc. Dobrze. Nie dość, że przegryzły mi kabel z klawiatury, to teraz jak chciałam nagrywać i się dziwię, czemu nie ma dźwięku. Patrzę, a tu tak w 5 miejscach przegryziony do kabla. Na szczęście mam jeszcze moje bezprzewodowe, więc może nawet Momo, lepiej. Jest jeszcze coś, o co chcę cię spytać. Momo, słucha. Bo nie będzie mnie tak uwierać, ale no szkoda mi tych słuchawek, bo ja ich długo nie korzystałam, bo teraz mam telefon, który po prostu nie obsługuje Jacka. Anna, automat, pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. O, Momo silne. No to Momo, ho, pomóc. No, więc gram na myszce. Na szczęście Syberia nie potrzebuje strzałek, więc tyle dobrze, ale jednak musiałam ukraść rodzicom klawiaturę, którą oni mieli do komputera. Obiecuję oddam, jak tylko ogarnę tą moją klawiaturę, bo albo mój chłopak będzie mi to tam próbował te kable ogarnąć, albo po prostu ja poszukam, czy nie mamy jeszcze jakiejś klawiatury dodatkowej, a jak nie, to będę musiała zainwestować w kolejną klawiaturę. No. I coś powiesz na ten temat? Wygląda na zepsute. No. No ty nie powiesz. I śmieszny początek. Ogólnie powiem wam tak w sekrecie, ale komu nie mówcie. Otóż planuję nowy projekt. Pewnie zajmie mi to milion lat, jak tłumaczenie tego wszystkiego na necie, ale planuję nowy projekt, gdzie będę korzystała głównie z mojego pięknego, słodkiego Mogłabym głosu. Użyć jednego z wioseł jako dźwigni, ale jak mam do niego dosięgnąć? Ty się nic nie bój, ja ci zaraz powiem. Więc no, tak mnie natchnęło w sumie w Wielkanoc, że w sumie mogę coś takiego robić. To wiosło jest całe brudne i mokre. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcemy sobie pobrudzić paluszków, więc idziemy wykorzystać młodego chłopca, żeby robił za nas brudną robotę, bo jak żeby inaczej. Momo, jest jeszcze coś, o co chcę cię spytać. Momo, słucha. Pomoc. Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć? Momo mówi tak. To dobrze. Let's go, Momo. No i dzisiaj też czeka mnie całkiem sporo rzeczy, bo sobie zaplanowałam, że zamontuję kolejną kuwetę w miejscu, gdzie ciągle siusiają. Ja nie wyrobię na te kuwety, bo w sumie ja bym jeszcze potrzebowała tak z 5. No ale zamontować nową kuwetę muszę.
i rozpakować zamówienie z sklepu Pani Zlo. Jeżeli potrzebujecie znaleźć dobrego, sprawdzonego miejsca, w którym dostaniecie tak naprawdę dobrej jakości, polecane przez wielu rzeczy dla królików, tym od podłoży przez jedzonka do sianek i gryzaków i rzeczy do sprzątania, to jak najbardziej Wam polecam. Momo, jest jeszcze coś, o co chcę Cię spytać. Momo, słucha. Ja mam mu powiedzieć, pomożesz że mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Momo mówi tak, Momo silne. Dobra, idziemy. Właśnie ja korzystam głównie z dwóch sklepów. Sklep Bunny's Love i Bunny Mami. Co ty robisz, mamo? Uda się wam to otworzyć? Jeszcze jest trusiowe panty, który jest okej. Mamo, bardzo silny. Dziękuję, Momo. A, i dla gryzonia. Tam głównie sianka kupowałam. Jeszcze na Allegro. Właśnie ja kupuję pelet z Allegro, bo wychodzi najtaniej, a w sumie jest całkiem spoko jakości, za bardzo się nie pruszy, nie zbryla się, nie? No, takie podstawowe rzeczy. Dobrze. Tam będziesz chciała iść? Nie. Idziemy tam, w tym razie. No. Oczywiście, przez to, że mam nowe auto, to trzeba było kupić naklejkę na samochód, bo to, wiecie, obowiązkowo. I mam właśnie ze sklepu Bunny's Love, ale to poczekam, aż w sumie zaczniemy robić tam z autem rzeczy, bo tam jest i podwozie do zrobienia, i sporo rzeczy, a nie chcę naklejać i potem się okaże, że coś tam i będzie naklejka do zrywania. Co my tu mamy? Czy to zabawka mamuta? Mogę na to spojrzeć? Ja to tak wybrałam. Okej, nie mogę na to spojrzeć. No to spoko. I teraz musimy powrócić do miasta, więc zaraz do was wrócę. O, ktoś do nas dzwoni. Halo? Kate, to ty? Tak. A myślisz, że niby kto? Nie poznałam twojego głosu, to chyba przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie? Szczęścia, raz ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko co dotychczas widziałam w Europie to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się ni stąd, ni zowąd spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Wiem, rozmawiałam z Lynn, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson mu powie, że sprzedaż jeszcze nie doszła do skutku... Och, ciesz się, że będziesz po drugiej stronie oceanu, gdy zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Przegraliśmy proces Feralu. Pracowałam 5 miesięcy nad tą głupią sprawą. Pamiętam. Na poprawienie nastroju poszłam do Bloomingdale'a. Wczoraj zaczęła się wyprzedaż. Och, szczęściara. Było wspaniale. Katie, pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam. Nie wiem, za 250, 200... Za $140. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało... Słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół twojej wspaniałej przygody.
Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze, będę. Okej. Że mamy zasięg w środku lasu, w górach. Niesamowite. W sumie jak tu tak idziemy teraz, to jeszcze wam mogę poopowiadać, bo testujemy ostatnio sianka z chłopakiem, bo zawsze kupowaliśmy właśnie ze sklep Bunny's Love i Bunny Mami, tylko że te sianka są trochę wychodzą drogo. Są oczywiście dobrej jakości, nie zrozumcie mnie źle, tylko że na razie nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby one nam tyle pożerały tego siana. Tym bardziej, że przeważnie trafiamy na takie, które jest, co to się za Vigibytus tam stał. Na takie, co po prostu przelatuje przez ich paśniki i idzie do zmarnowania, więc trochę szkoda, żeby tak naprawdę wyrzucać tyle pieniędzy. I będę musiała sobie jeszcze zrobić research. Bo w sumie nie wiem, czy będę gdzieś chodziła, kupowała, czy jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś marki, które są w sumie dobre, a nie są drogie, to jak najbardziej możecie dać mi znać. Kate! Proszę cię! Top left. Top left. Teraz bym sobie zrobiła wstyd. Ja tu mówię o aucie, ale nie wiem, która jest lewa, prawa. Boziu, to jest chodzenie. Ojoj, straszyłam się, że znowu Tusia wyskoczyła z klatki, a tu nie. Zrobiła pac i śpi sobie ładnie na boczku. Dźwigienka. Oczywiście musimy pociągnąć. Czy my tak będziemy próbowali się dostać? Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się normalnie dostać do fabryki. Powiem wam, że ostatnio nie umiem wypocząć się. Dlatego też quality of my commentary jest fatalne. Musicie mi wybaczyć. Ja też, wiecie, gram tutaj, gadam z wami o króliczkach i jeszcze w międzyczasie czytam walkthrough, żeby właśnie płynęło to jakoś zgrabnie i płynnie. Where to? Here. Let's take the stairs. Te dzieci dzisiaj naprawdę. To są pierwsze drzwi? Jakie sekrety tutaj przechowujesz? Drogi Hansie, wiem jak bardzo nie lubisz słowa pisanego, ale nie mam czasu na zrobienie nowego cylindra głosowego. Mam nadzieję, że ktoś z twojego otoczenia będzie na tyle miły i przeczyta ci te kilka linijek. Otrzymałam twoje najnowsze plany, to wyjątkowy projekt, być może nawet dzieło twojego życia. Wydaje się, że czas nie odcisnął piętna na twoim geniuszu. Jestem z ciebie dumna, mój braciszku. Czasami ciężko mi uwierzyć, że widziałam cię w ubiegłym stuleciu. Dla mnie to jakbyś odszedł z Valady Lane zaledwie wczoraj. Natomiast rozpoczęliśmy produkcję zgodnie z twoimi wskazówkami. Lokomotywa została ukończona w tydzień. Gdybyś mógł ją tylko obejrzeć, ale zobaczysz, to cię przecież... Ale zobaczysz, to ci przecież obiecałam. Wspaniała. Wydaje się niecierpliwić, by ruszyć w swą pierwszą podróż. Musimy zbudować jeszcze Oskara. Mam nadzieję, że wkrótce go skończę, ale jak wiesz, jego mechanizm jest skomplikowany, a precyzyjna obróbka ręczna wymaga czasu.
Jeżeli dobrze cię zrozumiałam, chcesz, bym przywiozła ze sobą tę przeklętną, prehistoryczną lalkę, na której myśl. Nie wiem, czy nadal jest w jaskini, jeśli tak, to w jakim stanie. Lecz jaki wpływ może mieć 60 lat na przedmiot, który liczy sobie ich kilka tysięcy. Hans, ja odnajdę ją, obiecuję. Męczy mnie teraz grypa, przez co ciężko mi wszystko ogarnąć, ale za kilka dni powinnam wydobrzeć. Sprzedaż fabryki przebiega coraz lepiej. Przyjedzie prawnik z Nowego Jorku i podpiszemy umowę sprzedaży. Wtedy będę mogła... No cóż... O matko... Odzyskanie zaległych płatności. Szanowna pani, uprzejmie informuję, że już wielokrotnie przesyłałaś mi pani z naszego biura zawiadomienie o nałożeniu kar za nieuregulowane płatności faktur wystawionych przez firmę La Colombe. Całkowita kwota, na którą jest pani zadłużona, wynosi 47 782 franki. Sugeruję, aby pozbyła się pani powyższego długu, przesyłając odpowiednią kwotę do naszego centrum windykacji. W przypadku niezastosowania się przez panią do niniejszych sugestii, będę zmuszony do podjęcia działań prawnych, mających na celu odzyskanie zaległych płatności. Wiem, że to niełatwa decyzja, ale zapewniam cię, moja droga Anno, że możesz być dumna ze swoich osiągnięć przez te wszystkie lata. Aha. Okej, dojdziemy do tego. Szanowna pani, jest to kolejny list, który nasza firma wysyła do pani. Pragniemy poinformować, iż nadal zalega pani z płatnościami faktur wystawionych w styczniu, lutym i marcu w 1998 roku na łączną kwotę 80 tysięcy franków. Łącznie z karnymi odsetkami za opóźnione płatności. Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji zwrotnej i opłacenie zaległej kwoty. W przypadku nieuiszczenia płatności będziemy zobowiązani do wstrzymania wszystkich dostaw i wkroczenia w drogę sądową. W oczekiwaniu na szybką odpowiedź pozostajemy z poważaniem. Droga Anno, jestem zobowiązany podjąć pewne kroki przeciwko twojej fabryce. Sytuacja ta jest dla mnie szczególnie bolesna ze względu na współpracę z twoją firmą, jaką przez lata cieszył się nasz bank. Sama przyznasz, że przez pewien czas fabryka Wolarpergów była w dobrej kondycji finansowej. Jednak ze względu na akcjonariuszy nie mogę podpisywać więcej umów kredytowych z bankiem. Przykro mi, ale jesteśmy zmuszeni postępować zgodnie z zasadami ekonomii naszych czasów. Dlatego by też błagam cię, byś zaakceptowała propozycję amerykańskich inwestorów. To przejęcie zdarzyło się w najlepszym momencie i jest jedynym sposobem na poprawę stanu rachunków fabryki i uregulowaniu zobowiązań. Umożliwi to również fabryce Wolarpergów dalszą produkcję i modernizację technologii, a ty będziesz mogła podtrzymywać nazwisko Wolarpergów, będące gwarancją dobrej jakości i wielkiej wiedzy. Anno, proszę, uwierz mi, gdy doradzam ci nie jako bankier, ale stary przyjaciel, który nie pragnie dla ciebie nic więcej poza szczęściem. Wiem, że to niełatwa decyzja, ale zapewniam cię, moja droga Anno, że możesz być dumna ze swoich osiągnięć przez te wszystkie lata. Przyjmij me najszczersze przeprosiny za przekazanie tak niemiłych wieści. Pozostaję do twojej dyspozycji, gdy tylko będziesz mnie potrzebowała. Twój oddany przyjaciel, Gustave Passeri. Passeri? Passen? Nie. Mój Boże, faktury, same faktury. Nie wiedziałam, że fabryka była w tak fatalnej sytuacji finansowej. Ostatnie 2 lata musiały być naprawdę ciężkie dla Anny Vorarlberg. To jest chyba ta lokomotywa. I w sumie nie możemy nic więcej wyszlupać. Ale rzuciła mi się w oczy ta oto kółeczka. Jest otwarta na oścież. Coś mogę zobaczyć? Ups, coś kliknęłam chyba. Zawiesiłam gierę chyba. No! O no! Nie mogę wyjść, o nie! Aha. Coś robi spacja, ale co? Podejrzewam, że ona pokazuje, z czym mogę wziąć. A nie, to nie mam pojęcia. Ja nie mogę nic z tym zrobić w sumie. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Aha, czyli ja go po prostu wyjęłam stąd.
Dobra, ja go jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Zabrałam go. A nie stój po nas. A to są jakieś... Ale nie możemy nic z nimi zrobić. Dźwigienkami. Idziemy zwiedzać fabrykę. Sznupać tam, gdzie nie powinno nas być. I tu jest ten... O nie, to nie jest to, co myśmy wzięli. Ale tu coś jest. Jakieś dwierze. Leć tam. Jak u siebie. Wchodzimy tam, gdzie nam się żywnie podoba. Że też wiemy, którą mamy z dwóch wybrać. Czas powrócić. I mamy iść. Poszłam na lewo. Pisało, żeby iść na prawo, ale w sumie poszłam na lewo, no ale jak wyszłam z pokoju, to to jest na maksa na prawo, więc w sumie może o to im chodziło. A co to? Aha, nie, tu wychodzę. Nieważne, to chciałam zrobić. Możemy iść jeszcze tutaj. O, kto do nas dzwoni? Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała różyczko? Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś? W Paryżu, Londynie, Wenecji? Valadilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego solisty operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj. Naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy, jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Katie! Masakra. Dobra. Taki grzeczny robocik. Maga! Nie wiem, czyśmy zniknęli w tym momencie.
kochane. Drzwi! Co? Opuścimy cię, drogi panie, bo to... tak cię pewnie niewygodnie. Może teraz będziemy mogli z tobą porozmawiać? Och, doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło. Wygodne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Okej. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Hej. Chyba moglibyśmy z nim porozmawiać, ale w sumie... Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Dobra, ale wydaje mi się, że to jest taki idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszą przygodę. Było dużo biegania, więc dajmy Kate chwilkę odpocząć. I widzimy się w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pa, pa!